drużyna moderator Osir Hajdówka, kapitan Marek Antoniuk. Znamy Marka tutaj z występu w Ostrołęce. Witamy serdecznie ponownie. A pierwszym trenerem jest pan Jacek Wesołowski. Godziny trwała obrona klasztoru i dopiero Rosjanie ściągnęli tutaj armaty i wybili z tych dział otwór w murze i polska obrona upadła. I właśnie do walki z tymi powstańcami skierowano 25 lat służby ich tam czekało. Był to dla wielu z nich dramatyczny epizod życia, bo musieli zwalczać tych, którzy byli również powstańcami. Oddziały polskie wycofują się. Już zaczynamy cofać się w kierunku armii. Są pierwsi ranni. Ciągle jeszcze trwa walka. Walczymy tu, proszę Państwa, od godziny 17, ale proszę wyobrazić sobie, że tak naprawdę żołnierze polscy walczyli tu godziny 10 rano. Oddziały rosyjskie postępują, jak Państwo widzą, regularnie do przodu. Za chwilę zdobędą barykadę. Wycofujemy się stopniowo w kierunku kościoła farnego. Nielicznych ostatnich kilku żołnierzy rosyjskich raczej nie ma szans, żeby dotrzeć do polskiej reduty i zagrozić polskim armatom. Proszę Państwa, na tym będziemy kończyli tą część historyczną widowiska. Ja oddaję mikrofon pani dyrektor Marii Samsel, dyrektor Muzeum w Ostrołęce, która jest
no jedną z głównych osób, które te wszystkie nasze batalie organizowała, razem z gronem współpracowników z muzeum. Tu trzeba wymienić Barbarę Kalinowską, Elżbietę Nowicką-Mosiąc i szereg innych osób, które w muzeum pracują i przy tych naszych inscenizacjach włożyły wiele pracy. Miasto, ojczyzna nawet, to wielu ludzi mówi, że to już niewiele znaczy, że to w rzeczywistości nie ma jakichś głębszych odniesień. Pan doktor Zalman Codek-Drezner, serdecznie witamy, panie doktorze. Witam serdecznie wszystkich Państwa, którzy z dalekich czasem stron do nas, do Ostrołęki dotarli. Witam też serdecznie władze miasta Ostrołęki, pana prezydenta, Państwa wszystkich radnych. Thank you.
tak, ze mną się wybijać. Spotkania. Wracamy do gry, set numer 2, prowadzenie gości 22-21.